Witam Was wszystkich. Już dziś premiera mojej książki Drepcząc w wojennym popiele z cyklu Dalwonach. To mieszanka literacka, swoista wędrówka po barwnym kontynencie, począwszy od zaśnieżonych gór, kamiennych zamków, paladynów, pruderyjnych dam, aż po piaski pustyni i rynsztoki wśród slumsów w dzielnicach biedoty. A więc jeśli lubisz romantyczne sceny i całą tą otoczkę występującą w melodramatach, jeśli uwielbiasz fantastykę przepełnioną splendorem kapitalnych miast z domieszką scen batalistycznych i intryg na dworach królewskich, czy też dynamiczną akcją, suspens i elementy horroru, to książka sam raz dla Ciebie. Ze względu na panującą epidemię, spotkania autorskie z moim udziałem nie odbędą się w terminie. Mam nadzieję, że już na wiosnę sytuacja polepszy się do tego stopnia, że będzie można je zorganizować. Zamów książkę już teraz. Odwiedź księgarnię internetową na www.zaczytani.pl. Szukaj Dalwonach w innych sklepach internetowych. Linki znajdziesz w opisie. A więc jeśli chcesz wsiąknąć w gigantyczny spisek przeciwko koronie, pragniesz ujrzeć najbardziej zdumiewające wesele okraszone skandalem, o którym plotki rozeszły się szybciej po kontynencie niż wieści o rozpoczęciu się wojny. Do czego była zdolna arystokracja Hordełok po to tylko, żeby zachowywać fortunę wewnątrz rodziny? Co może czuć świadomość uwięziona w martwym ciele człowieka? Poznaj największą intrygantkę Veldi, która była w stanie zrobić wszystko po to, by uwieść mężczyznę królewskiej córki. Czym może skończyć się udział w rytuale spirytystycznym? Co nawiedziło dom z rozpaczonej matki? I do jakich okrucieństw może człowieka doprowadzić głód? Na te wszystkie pytania znajdziesz odpowiedź w tej książce. Dalwonach, drepcząc w wojennym popiele, w sam raz na jesienne wieczory.